Witam, że... Okay. Bo stoisz blisko mnie i ja tak. Wiem, rozprasza cię to. Mhm. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej no właśnie to samo chciałem zrobić i bałem się, że mi zepsujesz wstęp, bo zrobisz to, co ja miałem zrobić, no. Damage to moje... fix it, property detected, biją mnie. Z tej strony Korle. A także Staszek, piorunaszek. Gdzie w naszych rękach jest ludzkość całego świata i właśnie pracujemy nad tym, żeby żyło się wszystkim lepiej w przyszłości. Prawda? Ale tak. Widzę, że ty chciałeś to dokładnie to zrobić, kurczę. Nie, no. Wyczułem cię. Albo ty przekazałeś swoją jakąś wizję na to i... A dlatego nie mogłem zacząć, bo bałem się, że kurczę zepsujesz i zrobisz to samo. No, i przepraszam, przepraszam. Dobrze. Już tam na kolana i sprzątać podłogę śliską. Czekaj, na kolana C, nie mogę kucnąć. Nie ma kucania. Nie ma kucania. Dobrze, to ja przechodzę do budowy specjalnej. A dom 2 to jak to w sumie? Tak, bo jest ulepsz dom, ale... To musisz zrobić tego panelu. C. Z którego? Bo ja jeszcze nie bawiłem się tym panelem. A ty? No nie bawiłeś się. A ja tu jeszcze nigdy nie byłem. Ale ogólnie to gramy w Satisfactory, bo wy macie pierwszy odcinek i pewnie nie wiecie, o co chodzi. I poprzedni odcinek był u Staszka. No. Satisfactory kojarzycie, taka gra na pewnym sklepie, którego... Epic no, Game ważne. Store i... To... Staszek nie mógł się doczekać, kiedy w końcu go zainstaluję. Tak, to było moje marzenie. No. No dobrze, to ja tak, no w sumie, albo widzisz, bo kopnąłeś prądem i całe takie rozproszenie tu naszło. Rzeczywiście, Satisfactory, czyli gra taka coś ala niby Factory of 3D, ale tak naprawdę to jeszcze zobaczymy, w jaką stronę to się rozwija. No, w jaki sposób automatyzujemy procesy produkcyjne? Od wydobycia po przetwarzanie, aż coś tam wyjdzie, no i tak. Właśnie, co z tego wyjdzie, no to satysfakcja z tego wyjdzie. Chyba satysfakcja, no, zobaczymy, czy gwarantowana. Znajdź a mnie. Teraz... Moment, bo ulepszam dom. Coraz lepiej to wygląda. Nowe części mamy, nawet nowy party. Skaner kamieni. I patrz na jedynkę. Widzisz? Taśmo ciągi widziałem, tak. Jakie ciągi? Taśmo. No to jesteśmy na dobrej ścieżce. No dobrze, ale zauważysz, że nie mam żadnej misji już? Tak. Już jest. Po lewej stronie. Po lewej stronie? Twórz konstruktory, by zautomatyzować produkcję prostych części. O, to a, mi się dobra, podoba. Już mam. A, bo ukończ ulepszenie dom 3. Tak, no pięknie. Bo ogólnie... Tylko nam wspomnieli, że beton potrzebujemy. A chodź jeszcze na chwilę, bo ci muszę jeszcze jedną rzecz pokazać tutaj. Tu jesteś, no, ale już nie masz w ręce tego... Cały czas mam, nie martw się. Jak klikniesz tutaj, to potem musisz sobie ulepszenie dom 3 wybrać, żebyśmy mieli aktywne kolejne ulepszenie domku. Nie musisz się... Że zepsuć ci wizję, no. Dobra. No. To będzie taka zabawa. Tę grę? Zabawa. I zaraz będziemy mieli cały czas, ale beton trzeba zdobyć. I weź tu zdobądź beton. No to rzucimy parę sucharów i już będzie beton. Zbrojony jeszcze to musi być pewnie. Ale to co? No paralizatorem kamienia nie wydobędę. No nie. Potrzebujemy może jakaś podpowiedź. Stawię słupy, ale słupy widziałem, że też jest potrzebny beton do nich. Więc beton... To konstruktor. Nie, to jest wyposażenie. O, konstruktor przekształca jedną rzecz w drugą. Podkumasz. No, tylko ja patrzę, co tu się dzieje. Beton nam doszedł w naszej głównej bazie. I tak beton jest. Robimy z... wzmocnionych płytek. Aha, widzisz, nie, to że... są wzmocnione płytki? Co to jest? Koszt znaczy, ja 3... A, wapień. Dobra, można najechać, przeczytać. Ty, ale tutaj... Ej, tutaj w ogóle pojawiły się jakieś domki. Ty nie wiem, czy widziałeś, tu jakiś domek się pojawił od razu? Caution area under construction. Zobacz, tu, o, patrz. A to jest mój pokój, to wiesz. Dlaczego twój? Gdzie jest napisane, że to Korle? Pierwszy ja to klepałem. Pierwszy znalazłem. Nie, no ja byłem pierwszy w środku. Ale ja pierwszy klepałem. Zresztą zobaczysz na nagraniu, że ja byłem pierwszy. Sam się poklep. Dobra, mam ja chyba. Idę zebrać miedź. A ja mam wapienie, czyste. To no to mam się... tutaj ogarnąć. A to możesz górnika przygotować jednego jeszcze. A co, masz już produkcję tego? Znaczy, dobra, to ja ci przygotuję tego górnika, niech no, będzie. A ja biorę się za ręczne robótki. A, to co lubisz.
ręczne robótki. Dłuto w dłoń i lecimy. Tak jest. Nie no, ale to powiem ci, że to miejsce na bazę jest wybrane całkiem przyjemnie. Nie wiem, czy to startowe, jakie dostałeś, też miało tyle tych złóż wokół ciebie, ale tutaj jest fajnie. Myślę, że każde ma, tylko... Znaczy, ja tam nie za bardzo, jak pierwszy raz żeśmy weszli do gry, to nie za bardzo można było cokolwiek ogarnąć, więc... No, no, a to tak... 10 betonu, a ostatnie to są płytki zwykłe? Nie, to jest coś niezwykłego. Wzmocniona płytka żelaza. A do wzmocnionej potrzebna jest śruba, a śrubę potrzebne są pręty. Ło, panie, spamiętać to wszystko, to nam się robi coś na wzór tego. Don't starve, to że to daje to, tamto, tamto, no i tak wiesz. Nie jest lekko. To ty chyba w faktorę nie grałeś, zobaczyłbyś ile tam rzeczy w rzeczy się zmienia. Ile rzeczy w rzeczy, ale ty jeszcze musisz pamiętać, jakie rzeczy w rzeczy się zmieniają, nie? No oczywiście. A co, czyli znalazłeś jakiś ten wapień, tak? Mówisz? Coś ci tak, się tam tak, udało tak, znaleźć? Tak. No na co możesz podejrzeć, gdzie jest. Okay. Ja w tej chwili zbieram... Teraz ja używam, więc widzisz, sorry, spadaj. Dobrze. Ej, to... No, nie ma ale tak. jest wygodne, że można tak... Ale rozumiem, jeszcze, że dalej jest warsztat używam. W życiu. Nawet jak odejdziesz i ci odepchnie, to dalej jesteś... A ja specjalnie wyszedłem, widzisz? Dobra, działa. No. Ja muszę zbudować sobie drugi warsztat, bo widzę, że się nie zrozumiemy. A to można mieć więcej warsztatów? Ja sobie zrobię swój własny. Nie będę wyszedł. Mnie zastanawia trochę inna rzecz, że czy to wszystko wytwarzać ręcznie, bo może jednak poszłoby pójść jakoś na łatwiznę. Mamy słup energii, ale nie wiem, czy to nam do czegoś się przyda. O, no a jest nowość. W przyszłości na pewno. Konstruktor plus. Przekształca jedną plus? Część w drugą. Można zautomatyzować proces, podając część za pomocą taśmociągu. Okej. Okay. Czyli patrz, my chyba hutę możemy połączyć z konstruktorem. Zaraz zobaczę. Mogę to zepsuć, ale no, co taśmę. Tam? Taśmę trzeba budować też, żeby to jakoś... Ło! Tylko mi czegoś brakuje, mi wszystkiego brakuje. No widzisz. O. Ale to zaraz zrobimy, czyli to w takim razie biorę się za produkcję konstruktora. No tu w ogóle jest pokazane, ile energii trzeba na to wszystko, żeby nie wytwarzać tych wszystkich płytek ręcznie, bo można by było, no ale, ale jeżeli ktoś nas może zastąpić w ciężkiej robocie... Nie, żebym o tym mówił przed chwilą. A ja, wiesz, że się bałem twojego złego dotyku, więc wiesz. Rozumiem. To już powinno być nas stać na postawienie pierwszego konstruktora. Tak, jest na kolorowo, tylko teraz tak. Tak, o kurczę, ale to jest skomplikowane, żeby to zobaczyć, jak to wygląda. Ale poczekaj, bo to wiesz, to musi być tak, ja że wiem, wylot input, tego. Tak. Plus taśma nie za blisko. Jeszcze. Nie za blisko. No właśnie, bo mnie zastanawia, jak taśma daleka będzie musiała być. Chyba nawet, zobacz, jest ładnie nawet pokazane, żeby ta taśma tutaj dała radę. O, pięknie żeś postawił. A mamy już taśmę, czy nie mamy taśmy? Jak ją tu... Wydaje mi się, że była, tylko myślę, że trzeba będzie w takim wypadku wyprodukować na początku pierwszą... Czekaj, bo teraz konstruktor... A, ale powinno być, bo widziałem, że było receptury, nie? Dom 3 dopiero da nam taśmociąg. Tak, to już doszliśmy do tego, że dom 3, tak? Dobra. Czyli dom jeszcze taśmociągów nie możemy. Nagrodą. Okay. Tak, czyli ja muszę tutaj... Ło, ile to ja będę miał zbierania tego tutaj wszystkiego ręcznie. Ale dlatego... ja już beton zrobiłem, mamy już beton w razie czego. A betonu mam akurat. Aha, to czego ci potrzeba? Stalowych płytek? Metal. Ruda żelaza. No to czyli metalowe płytki, bo ich jest. Aha, bo to są te ulepszone, tak? Dobra, to jest spoko. O, to zaraz coś tu zrobię. Okazuje się, że... Że co? Chcąc rozwinąć nasz dom, znaczy chcąc mieć taśmociąg, musimy rozwinąć nasz dom do poziomu trzeciego. Więc to też w międzyczasie postaraliśmy się wykonać tę całą żmudną czynność, ale jakże przyjemną. To jest taka przyjemna praca, ale no dość wtórna czasami, nie? Bo to przynieść, zanieść, zrób raz jeszcze. Cała przyjemność jest w takich grach wtedy. O, jakie to ładne w środku się zrobiło. Patrz, mamy dwa łóżka. Bardzo dobrze. To ja śpię i toaleta. Ja śpię. Ale nie ma umywalki jeszcze. A nie, tu jest umywalka. Dobrze. I blue screen, świetnie to. W sumie ten, orange screen. Naprawię. Dobrze, napraw. Hej, hi. Widziałeś gadu-gadu międzygalaktyczne tutaj? Nie widziałem. Tu jest międzygalaktyczne gadu-gadu. No ale proszę. Nie mogę, zaraz wracam ustawić. I jest ten, pasjans. I aktualizacja systemu, jakie to jest prawdziwe wszystko.
Możemy rozegrać. Dobrze, czyli co nam jest potrzebne? Nie chcę domu. Chociaż pewnie dom 4 już możemy też ustawić, żeby gdzieś tam pamiętać, nie? Właśnie, szukam, gdzie się taśmociągi robi. Na razie niestety jeszcze nie znalazłem. A może podręczny jest taśmociąg? Patrz, chyba podręcznie. Tak, słup taśmociągu logistyka. I taśmociąg. Jest. I są jeszcze fundament. Jest. O kurczę, a jak trzeba fundament postawić, żeby taśmociąg na nim wybudować? Fundamenty? Podjazd. Znaczy, fundamenty są spoko, ściany. Bo wiesz... Ja tutaj stawiałem te budynki, wiesz, teoretycznie na ziemi, a teraz możemy zrobić to wszystko, wiesz, jakoś tak ładnie. Mhm. Się wydaje. Oj, wiesz, będzie co? Zabawy znowu w konstruowaniu ładnych rzeczy. Idę zobaczyć, jak ten taśmociąg, czy on ma prawo bytu. Dobra, a co, zbudowałeś już kawałek taśmociągu? No, nawet... O! Wow! A czekaj, wybudowane! Jest! No i patrz, jak jedzie, tylko jeszcze tu trzeba prąd podłączyć. No i teraz to ja już wiem, skąd... Nie mam kabli. No, nie masz kabli, ja mam 11 kabli, nie wiem, ile ci potrzebne jest. Ale to nie, to postaw tutaj po prostu linię wysokiego napięcia i będzie spoko. Aha, okej, okay, czyli to jest to pod dwójką, tak? Mhm. Nie masz kabli? Znaczy, mam. Weź na konstruktor już. Od razu tu i... I co, już postawiło? Połączyło, czy to nie? Jest. Do tego gniazda połączenie możesz podłączyć więcej linii. To po to nam jest potrzebna jedynka, żebyśmy mogli rozdzielać. A to trzeba po beton iść. Łapanie. No to mamy wykoparkę, no to łatwo wykopać ten beton. Pręty. No tą beton to ja myślę, że szybko zrobię, tylko potrzebuję tak. To, potrzebuję to. No ale to już wiem, skąd ta satysfakcja się tu bierze w tej grze, że tak wiesz, z takich jakby skomplikowanych rzeczy robisz nagle, znaczy z takich prostych rzeczy robisz takie skomplikowane i będziemy mieli tak z jednej jest. Strony wytwórnię metalu, obok będzie tam przerabianie miedzi, jeszcze dalej będą beton robić i zbrojone. Tak jest. Tak jest. Świetna tylko sprawa. Jeszcze najgorsze jest to, że jeszcze trzeba wymyślić, czy jest szansa na to, żeby nam bezpośrednio ruda żelaza szła do tak, huty. Tak, żeby tego nie przenosić. No na pewno się da jakoś. Okay, wyłączyłem linię i czy ja mogę teraz... Linia. Power raz. Nie wiem, czy to takie bezpieczne, że stoję na tych maszynach w momencie, gdy podpinam to wszystko pod zasilanie, ale... Pewnie nie. Walić BHP! I co, postawiłeś jakąś linkę? No tu, patrz, co, już jest, działa? Proszę, już działa, no. A teraz z tej linii będzie można puścić kolejną linię. Ale to fajnie, bo to taka logistyka w tym wszystkim jeszcze wchodzi, że to jedno do drugiego, ale na przykład z prądem też nie można przesadzić, bo możesz tylko 4 linie do jednego słupa podłączyć, nie? No to kolejny słup wtedy budujesz, nie? Mhm. Ale to wszystko zżera też energię, więc trzeba jakoś no. tę biomasę tworzyć, czy coś. No trzeba no, iść w masę. Ale ładnie to wygląda, jak działa, no. A to czekaj, a mówisz, że taśmociągiem, no bo była tutaj opcja z tej strony. O, już widzę, na trójkę nawet jest. Ale rozumiem, że bezpośrednio do robota się nie podepnie. A ciekawe, czy na taśmociągu można postawić na przykład... Wstawię taśmociąg. Czy ja mogę ręcznie, tak, na przykład, nie wiem, ogórki na gdzieś tam u Niemca czy coś, tak wrzucić i... ogórki u Niemca? I jedźcie. Znaczy ja mogę... A to jeszcze możemy się transportować szybko. No ale dobra, to mniejsza z tym. A bo ty próbujesz tutaj coś, czekaj, a przyjdę, zobaczę, co tutaj wykombinowałeś. Nie, bo myślałem, że mogę ręcznie wrzucić tutaj, zrzucić na taśmę i wiesz, pojedzie i tyle. Znaczy wiesz co, bo tam jeszcze jest druga rzecz. Tam jeszcze jakiś drugi rzecz jest związana z tym. To się nazywa... Ale to tam jakiś słupek czy coś takiego. Słup taśmociągu, co to jest? Może służyć za połączenie taśmociągów. Wysokość słupa można modyfikować. Połączenie. Przydaje się do prowadzenia taśmociągu w sposób bardziej kontrolowany oraz na dalsze odległości. Ale on się sam tworzy, jak gdyby ten słup. Tylko tu bardziej tego górnika wymyślić, jak połączyć, nie? No właśnie, czy to w ogóle jest szansa, żeby go połączyć? Nie, no nie chce mi się wierzyć, żeby nie było takiej opcji. No musi być, tylko pytanie, jak? Tym bardziej, że tu jest wejście jeszcze, nie? Idę zobaczyć, co jest dom 4, co nam zaoferuje. No to wiesz, to zanim zrobimy dom 4, to jeszcze trochę tam do... Trochę nam to zajmie czasu. Jest do zebrania, ale dom 4 da nam minera. Czyli co, widzisz? Lepszego? No takiego górnika ulepszonego dostaniemy. Miner MK1, dobrze. Który prawdopodobnie będzie mógł wydobywać i rzucać na taśmociąg. Czyli teraz no nie ma. I dojdzie jeszcze pojemnik. 24 okna do przechowywania wielu przedmiotów. Spoko. O, no to mamy jeden pojemnik, to kolejny się na pewno przyda w przyszłości. No, tylko ulepszenie dom... A to nie jest chyba tak drogie, jakby się mogło wydawać, bo zobacz, że nie potrzeba tych zbrojonych płyt, tylko podstawowe materiały.
No widzisz? Chwilę przysiąść na tym, zaraz będzie. No, wapień, to możesz lecieć. Jesteś? A ja tutaj się zajmę resztą rzeczy nam potrzebną. Albo będę stał na taśmie i zbierał, 75 razy klikał. No dobra. Chodź na zaplecze, mam niespodziankę. Mówisz? No. Bo już się wiesz, moja zmiana zaczęła. Ale dobra. To jest jakieś... disco coś? Tu możesz teraz sobie tańczyć, tylko tutaj chyba nie ma tańcy. Ale możesz sobie tam podęsić. Ale to wiesz, później te maszyny będziemy mogli ładnie na fundamencie postawić. I... no dlatego to jest mój plan, tak? Dlatego nasz tutaj domek. Idę, zbieram. No dobrze, składam. A ja wracam na roboty ręczne. No. Ja wiem, że można by postawić drugą maszynę i pewnie cały proces szybciej by poszedł, ale chyba nawet to zrobię. Na chyba nawet to zrobię. Huta, chodź tutaj, huta. Input. A z czym się rymuje huta? 99. To się nie rymuje. Ale kojarzy się. Dobra, dobra. Nie wybrnąłeś. Staszku, gdzie jesteś? No, produkuję ci przedmioty, które ponoć sam sobie wyprodukowałeś. Dobrze, to ja w takim razie dom wybuduję bez obaw. Masz Jariu. Wszystko już do tego? Tak to trochę Ale wiesz, jak to działa? W momencie, kiedy już pomyślałem sobie, że odpuszczam głupie zabawy, mądrzejszy głupszemu ustąpi, no to właśnie. Dobra, ja tu mam za mało. O, czwarty poziom. Już weź, tylko nie weź, weź już. Nowe budynki i ulepszenie gracza. O, a więcej, chyba więcej miejsca jest w ekwipunku. Dodatkowe monitory nam doszły. Hub upgrade, molecular analysis. Note. Mówisz? To ensure full mastery of skills and equipment, I have been asked. Analiza molekularna? O, to mi się już podoba. Good luck. Ale molekularna czy słowo analiza? Jedno i drugie. No dobrze, ale to wiesz, że możemy teraz stworzyć i chyba to będzie takie finałowe stworzenie, dzieło stworzenia naszego, jak pierwszą... okradłeś nas? Ach, tutaj to wszystko jest. No, bo przeniosłem, no, żeby było ładnie. Nie mogłem znaleźć, a ty to lubisz te porządki, nie? Żeby to było tak. Takie, no... O, miner nam jest potrzebny. No właśnie, nad tym chciałem popracować, tylko teraz tak, miner. Ja mam wszystko do tego. A to minera się ręcznie robi? A, bo minera ręcznie. Ło, tylko cement i zwykły miner jest potrzebny. Tak, ja mam zwykłego minera w kieszeni? To dziwne. Ja właśnie zabieram górnika. No dobra, o, to zrób. Zrobić. No to rób minera, to ja będę patrzył na twoje ręce. Miner. A to wiesz co, postaw jak najbliżej tej, wiesz, tej tutaj nie naszej. Nie mogę, możesz tylko na środku postawić. A, no dobra. A to chyba wystarczy, żeby taśma pociągnęła. To ty polecisz z taśmą, tylko że wtedy wiesz, wszystko będziemy mieli produkcję konkretną. Wiesz, to wystarczy po prostu tworzyć to na każdym surowcu i z każdego jakby tak, ciągnąć. W okolicy. No, więc moim zdaniem zrobiliśmy ten główny błąd. Ustawiliśmy bazę gdzieś na brzegu zamiast gdzieś na środku. Jest to jakiś brzeg mapy, no, ale moim zdaniem. Teoretycznie wszystko możesz na F jakby zepsuć i zabrać ze sobą. No, więc... ale myślę, że bazę będzie ciężko zabrać. Ty płacz i drugi ten... druga spalarnia nam się pojawiła. O, a, myślałem, że będzie potrzebna już. Dobra, chodź tu taśmę odciągu. Ja wrzucę tę biomasę i zobaczę, co to da. A bo wiesz, bo my musimy więcej prądu. No, to mówię, że drugi silnik się pojawi i biomasę tam wrzucam. To fakt. Ale też jest 20. No connection. A bo ty tutaj, wiesz co, tak ustawiłeś, powiem ci... A no już wszystko na mnie, co najgorsze to ja, tak? No, zakała rodziny. Ja? Trzeba doprowadzić jeszcze tu energię. No to ja właśnie się tu, zajmuję nie? tym. Poszedłem po słup. No. Okej, okay. I co, gdzie ten słup postawisz? Tutaj gdzieś, a jak to działa, jak prądu nie ma? A, żeś postawił? No ładnie jest. Na środku, a bo tu jest druga, tylko tak? Musimy, tylko jak to wyłączyć? Czemu on mi słupnie? Ja chcę prąd, ale tu jest za dużo kabli już, tak? Czy nie? Jest już za dużo. Bo się zastanawiam, musisz... a chyba na F będzie też rozmontowanie. Dobra. Zoptymalizować musisz, no. Mhm. No się zaczyna ta zabawa, o której mówiłem, nie? I teraz o, można teraz. To tu i to tu. No. No. No co jest? Aha, brakuje kabla. No ładnie. Jak mogę, ci, to... ja mogę ci dać kabla. Czekaj. Wiekopomna chwila, a ja kabla nie mam.
No ja mam kabel, mogę... O, cyk, działa, dobra, coś. Podłączone. Zaczął ruszać się. Chyba. No. A coś nie wyłazi. A, nie, bo no, co, dopiero, nie, no, jest. Dopiero wierci. Jest. A miner ile robi na sekundę? 30, a 30 na minutę, myślałem, że więcej. Ale powiem ci, że no, ty mówisz, że wierci, o tym można wejść na górę. Wow. No. Aha, tam zarządzasz. A jest ruda żelaza, działa, dobra. Jest, ruda się, patrz, teraz jak jedzie. Proszę. No. Ale wiesz, co jest potrzebne? Ja tu brakuje mi takiej rozłączki, no bo mamy jedną kopalnię, a... No. Ale po co to... postawiłeś tego obok? Żeby co? A ten obok robił sztabki, bo tam sztabki zabierało, robiło na płytki, a były potrzebne sztabki do ulepszenia, nie? Rozumiem. Ja zobaczę. Wiesz co? Mi brakuje jakiegoś magazynu, gdzie mogłoby to się wrzucać wszystko. A nie wiem, czy nie dostaliśmy magazynu wraz z domem czwartym. Pracownia, czekaj, coś było. Organizacja, pojemnik. A, jest! O właśnie, tak mi się wydaje, że to do pojemnika leci. No dobrze, no to w takim wypadku... To ja myślę, że w takim wypadku z tą tajemnicą zostawimy do ciebie, bo przyda się jakaś produkcja miedzi, chociaż to wszystko jeszcze da radę ręcznie. Czyli dom piąty wszystko ogólnie ręcznie. To... Tak, te domy od pierwszego do piątego to nie jest jakaś tragedia, żeby wytworzyć. Wow, a co ty z tym robisz? Magazyn jest? Zobacz teraz, zobacz. Jakie fajerwerki tutaj są. Ale no. Bo mnie zastanawia, co ty tu wytwarzasz. A, tu idą płytki. Patrz, a, bo to jest to, rozumiem. Nie ma przestojów. Nie będzie, że nie będzie miejsca. No. I teraz będą lądować tutaj nam płytki. Ale faktycznie przydałyby się takie rozgałęźniki, żeby na przykład podzielić produkcję, jak są sztabki, to na dwie strony, no, na pół, nie? I że jedne sztabki, tak, jadą do magazynu, a drugie jadą na przerobienie do płytek. To takie... Ale pytanie brzmi, czy to nie jest obecne w tej grze, tylko po prostu jeszcze nie doświadczyliśmy, bo to może tak być. Być może są późniejsze jakieś ulepszenia, no bo na logistyka ten moment musi być. Nie mamy jakaś za wiele, jest organizacja, ale tylko pojemnik. No i dom, no, piąty, to nam da ostatnie rzeczy. No właśnie, pytanie, ile tu jest treści, żeby się nie okazało, że wybudujemy dom piąty i będziemy mieli praktycznie wszystko, co jest, wiesz. Podobno gotowe są, teraz wyszły w Early Accessie tier 4 i 6, z tego co widziałem w informacjach, ale ja nie wiem, co to jest tier 4 i 6, a tak, bo nie widzę. Widzę u góry jeszcze, a bo to jest dom piąty, ale poziom 0, a później jest ukończ dom, ukończ dom, później ukończ pierwszą fazę kosmicznego projektu, drugą, trzecią, no to szczęście całe, bo myślałem, że dojdziemy do etapu, w którym już sobie przerabiamy całe miedź, cement i żelazo i nie ma co robić i czekaj na kolejne aktualizacje, a tu się okazuje, ale, że... Ale widziałeś, że na końcu jest coś, co ci się spodoba? Piąta nagroda na naszego nowego ulepszenia. Ta pałka? To, no, nadajnik. Coś dla ciebie. Nadajnik? No, kształty, co jakie robię? Lubisz. A, no kształty, tak, bo właśnie myślałem, że coś robi jeszcze ciekawego. No, robi wystarczająco dużo, no. Do oznaczania ciekawych obszarów. Skaner, VIPS, Array, Proportional, to Proximity and Direction. No dobrze. One Direction. One Direction, tak jest. No, i kosmiczny przenośnik. Przekieruj surowce, by ukończyć projekt. No tylko no, tak, w takim wypadku potrzebujemy osobną produkcję żelaznych płytek i osobną produkcję żelaznych prętów, czyli musimy na przyszłym odcinku zrobić, znaleźć jeszcze jedno wydobycie A żelazo żelaza było niedaleko. Gdzieś pamiętam, że tu mieliśmy tam kawałek dalej. No i ten, i pocisnąć dalej. I pocisnąć Zabawę. Dalej, i kosmiczny projekt rozwinąć. No tak. Dobrze, ale w tym myślę, że udało się pokazać, łącznie z poprzednim Ustaszka, gdzie było całe wprowadzenie też fabularne. Po co tu no, jesteśmy, jak jesteśmy. Fabularne, to ci powiem, że to duże słowo fabularne, ale faktycznie... No. Czy jest tu jakiś shotgun? mam ochotę ustrzelić jednego pacjenta tutaj. A mówisz, mogę ci pomóc. Mogę ci pomóc. No. Nie chcę. W każdym razie to... No, mam nadzieję, że udało się zademonstrować jak najwięcej rzeczy. No, najciekawsza opcja, czyli chodzenie z prądem, no to działa perfekcyjnie. Tak jest. No dobrze. Czyli tutaj robimy przerwę. Widzimy się niebawem ponownie u Staszka w kolejnym odcinku, gdzie myślę, że doczekamy się domu numer 5. No i zobaczymy, tak, jak się dogadamy ze współlokatorem. A tymczasem... Powiem ci, że największym wyzwaniem będzie to, że następne zbiorowisko rudy miedzi to jest 400 metrów od nas, więc to jest w cholerę daleko. Pod warunkiem, że nie da się tego rozdzielić, nie? Że może da się jakoś to. Może się da w przyszłości, ale tak czuję, że na razie to jest jedna produkcja i koniec. Czyli teoretycznie to, że zrobiłeś tutaj drugi
jak to się nazywa, hutę, to myślę, że huta to nam się druga nie przyda, chyba że to się da jakoś rozdzielać, tylko że no, pytanie brzmi jak? A to tę hutę można zabrać pod mieć, nie? I tam już, chyba wiesz, że postawiłeś co? Nową. A ty mówiłeś, poczekaj, tu można tworzyć takie, jak to się nazywa, takie dynksy, słup taśmociągu, a czy z tego słupa a to nie żeby... z tego słupa? Chyba nie, to jest tylko po to, żeby dłuższy był. By był dłuższy? No takie, że huge i nagle 30 centymetrów, nie? Takie, że huge, rozumiem. Właśnie postawiłem i teraz pytanie brzmi, czy mogę z tego zrobić... Lepiej ci? No, bo, a no, widzisz, bo będzie można, może dzięki temu przecinać te taśmy, że coś przejdzie spodem, coś górą, nie? Krzyżować. A nie, dobra, rozumiem. To jest po to, żeby rzeczywiście tutaj... Jak najdłuższe taśmociąg. Tak, 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 bo pewnie ma jakąś ustaloną długość, więc trzeba te słupy, same się te słupy pewnie tworzyły. Ale być może, a nie idzie tu ustawić wysokości tego słupa? Może później dostaniemy na przykład wyższe i wiesz, będzie można zrobić słup wyższy, niższy i to się będzie krzyżowało. Być może, no mam nadzieję, że tak coś będzie, bo to na razie jest strasznie nieoptymalne, szczególnie, że mamy 400 metrów do kolejnego zbiorniczka. No to tymi właśnie słupkami przeciągniemy linię 400 metrów i będzie jechało do nas. Gorzej z prądem. Okay. Ale wyobrażasz sobie taką autostradę taśmociągów? Jakby tak jechało i będziesz tak patrzył przez 400 metrów, jak nadjeżdża tu towar. Na razie wyobrażam sobie, że skończyła nam się chyba energia, nie? Tak mi się wydaje, tam że coś nam... W dobrym momencie miał być finał, okay. Nie? Dobrze, niech będzie. To ja raz jeszcze dziękuję. Ja bardzo również serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej, hej. Na razie.